Witam Państwa w tej dla nas nowej trochę rzeczywistości online'owej na festiwalu Przeźrocza 2020. Wszystko nam się trochę pozmieniało, więc i ta dzisiejsza, nazwijmy to gala, ma wymiar sieciowy. Bardzo się cieszę, że mogę dwa słowa powiedzieć na temat tego festiwalu, który bardzo cenię. To jest naprawdę znakomity pomysł. Od kilku lat organizacja tego festiwalu pokazuje i zwraca naszą uwagę i nasze oczy w stronę filmowej Bydgoszczy. Miasta, które miało świetne przedwojenne korzenie filmowe. Tu się działo wiele ważnych imprez i jesteśmy tej tradycji wierni. Właśnie dzisiejszy festiwal pokazuje nam skomplikowanie świata, bo festiwal wybrał sobie za swój przedmiot filmy dokumentalne. Filmy dokumentalne, których ja jestem miłośnikiem, bo to one właśnie pozostawią na wiele, wiele lat zapisane historię tego świata, historię naszej cywilizacji. Bardzo również się cieszę, że w tym festiwalu wzięło udział wielu bardzo interesujących artystów, a chyba najbardziej cieszę się z tego powodu, że nagroda tegoroczna tego festiwalu, Nowe Oko, pojedzie na Białoruś. Otrzyma ją Andrzej Kucyla, ta statuetka właśnie będzie dla niego, za swoją twórczość. O Andrzeju Kucyli można powiedzieć, że jest twórcą, powiedziałbym, młodego pokolenia. Urodził się w 1983 roku. Żyje w państwie, które dzisiaj jest w zainteresowaniu całej Europy. To, co dzieje się na Białorusi, również i nas, jako Polaków, porusza, tym bardziej większa satysfakcja, że ta nagroda właśnie trafi na Białoruś. Jego filmy pokazują życie odarte z ozdobników, ale taka jest rola filmów dokumentalnych. Chciałbym także pogratulować twórcom tego festiwalu. Od lat współpracujemy z tym festiwalem i uważamy, że jest to bardzo dobra współpraca i mam nadzieję, że za rok spotkamy się w realu. Wszystkiego dobrego od Kujaw i Pomorza.